Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w Biker Budzyk i prezentuję Wam kolejny sprzęcik, który się pojawił na ciepło w Biker Budzyk. Tak, dziś prezentujemy dla Was Muranusa 3.0 od Nilusa. Tak, Muranus 3.0 w cenie 2400 bez złotówki. Czyli 2399. I cóż, zaprezentujemy go Wam dzisiaj. Pokrótce omówimy. I tak ten. Także tego. Tak. Rower MTB, taki rekreacyjny. Rekreacyjny tak, MTB. Jest to na wskroś rekreacyjny MTB. Dla kogoś, kto poszukuje roweru MTB, ale jednak rekreacyjnego, który będzie miał być lekko wygodniejszy, a jednocześnie niedrogi i dobrze skonfigurowany, jak za tą cenę oczywiście, to Muranus 3.0 jest fajną alternatywą. Znaczy, jeżeli przychodzi do mnie gość z takim problemem, że poszukuje roweru prostego, wygodnego, ale jednocześnie z zacięciem sportowym, że wie pan, jak ja po robocie sobie przejadę dla siebie parę kilometrów po naszych brodnickich lasach. Albo do roboty, Albo do pracy, ja go tam wyposażę w błotniki, bagażniki, bo możemy. Żeby to był taki rower, nie chcę trekkinga, chcę górala, ale też, żeby nie był za bardzo sportowy. No i budżet mam, proszę pana, do 2,5. No to proszę bardzo, Muranus 3.0 idealnie. Muranus 3.0 wyciągam i przeważnie dochodzimy do Lady w celu finalizowania transakcji. Dlaczego? No tak, mamy napęd 3x8 Shimano. Taki napęd uniwersalny, mocno z dużym zakresem przełożeń. Także wystarczający w tego typu rowerze. Nic więcej raczej tutaj użytkownik tego roweru nie będzie wymagać. Koła mamy 29 cali. Tak jest. Obręcze kapsulowane. Dobry. Dobry. Obręcze kapsulowane. Zgubiłem wątek, chwilę. I opłonki. Takie uniwersalne, to są Hartex Urban Ride Action. Taki bardzo podobny, już mówiliśmy raz, do Jackrabbita, nie? Tak, bardzo podobne. Zresztą Jackrabbit wcześniej się w Onilusach pojawiał. Ja myślę, że z uwagi na słabą dostępność po prostu znaleźli w Onilusie zastępczy idealnego zastępcę, no, bo bardzo te opony są do siebie zbliżone. Dokładnie. Teraz tak. Wysoko osadzona kierownica na mostku z wysokim kątem gwarantuje nam dosyć wygodną pozycję. Zdecydowanie. Chwyty są skręcane i dosyć wygodne i pewne w trzymaniu. Ciekawostką, o którą już mówiliśmy przy modelach 27,5, są hamulce. Są to Karasawa. Karasawa, nowy, że tak powiem, gracz na rynku. Póki co, no wiem, wiecie co, nie wypowiem się. Są. Działają, hamują. Modulacja jest dosyć spora, jak na dwutłoczkowy zacisk. Zalewane olejem mineralnym. Także podpytałem w Onilusie, tak szczerze, z ręką na sercu, żeby mi powiedzieli, jak to się ma do Shimano. Mówili, że to jest w zasadzie bardzo podobny produkt do MT200. MT200 po prostu na chwilę obecną brak w większości produkcji. Także damy szansę tym hamulcom. Na razie nie można powiedzieć, że są dobre. Nie można też powiedzieć, że są złe, bo nic się z nimi praktycznie na chwilę obecną nie dzieje. Ale jak je tutaj regulujemy na wysokości montażu, faktycznie przypominają MT200. Nie mamy wielkich problemów z ustawieniem zacisku. Nie mamy wielkich problemów z sprawdzaniem siły hamowania. Jak sprawdzamy, no to w zasadzie hamuje, tak? No i super, o to chodzi. Tak, się rozgadałem teraz o hamulcach Karasawa. Dobrze. No i na sam koniec Amor mamy SR Santor XC30, sprężynówkę z blokadą tutaj po prawej stronie. Oczywiście możemy sobie ustawić napięcie
sprężyny, ale wiadomo jak to z emorami sprężynowymi. Czyli tak na ludzki możemy go utwardzić albo trochę zmiękczyć. Dokładnie, tak? W zależności od wagi. Jak troszeczkę więcej ważymy, to sobie go utwardzamy. On powinien trochę wtedy do naszej wagi lepiej chodzić, a jak mniej, no to wtedy sobie go zmniejszy. Siodełko o kroju sportowym, aczkolwiek wygodne, z pianką chyba memory foam, bo tak to się tutaj zachowuje, że to jest ta pianka. Tak. Wszystko możliwe. Tego mięcha ma sporo, także jest to dosyć wygodne siodełko. Jest to nieduże siedzenie, ale pewnie jakieś przebrandowane. Myślę, że tak, oczywiście, że tak. No i tak samo z komponentami. Mostek, kierownica i sztyca mamy od Nidusa, są to aluminiowe komponenty. Także rower, który nie przekracza na chwilę obecną 2,5 tysiąca, bo kosztuje 2400. Tak. Rower, w którym w zasadzie wszystko mi się zgadza, jeśli chodzi o sprzęt, nie ma wielkiej kombinatoryki. Rower, który jest wszechstronny, bo może jeździć i po lasach, i po asfaltach bez, służyć na te, bez pracy, wielkiego problemu. Rower, który możemy przerobić na rower stricte użytkowy, dodając mu błotniki, bagażniki, to wszystko tutaj jest możliwe do zamontowania. Dokładnie. Rower, który ma slot, to jest ciekawe. Slot podwójny, bo możemy tutaj zamontować wedle naszego widzimisię podpórkę z rozstawem 40 lub 18. Ma jakby wybór. Dwa gniazda do montażu dwóch różnych podpórek. Nie ma jednej, to będzie druga. O, no jest to jakiś argument. Nie? Dobra, zważymy go. Zważymy. Rama 19 cali. Tak jest. Model, który występuje w dwóch kolorach, oba mamy dostępne i chyba mamy wszystkie rozmiary ramy na chwilę obecną. Jesteśmy po świeżej dostawie. Ten kolor to taki bardziej szary. To stalowy napisany stalowy. Jest na fakturze. Jest też taki bardziej w macie grafit, ale to na pewno pokażemy na przybitkach. I co nam tutaj wyskoczyło? Jaką tam mamy? 15,55. Ja uważam, że normalna waga. Tak. Za rower górski o charakterze rekreacyjnym do 2,5 tysiąca. Tutaj się nie ma co rozwodzić. Waga jest normalna. Normalna i dopuszczalna. Dopuszczalna. Także pokrótce wam mówiliśmy ten rower. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszamy. To zapraszamy. Jeżeli macie już swoje Muranusy, bo to nie jest premiera, dajcie znać, jak się wam sprawują te rowery. Dajcie może też znać, co byście chcieli, żebyśmy nagrali, aczkolwiek nie obiecuję mu, żeby nagrać rower, musimy mieć rower. Tak. Także, ale oczywiście będziemy brali to pod uwagę i nagrywamy, będziemy się starali sprowadzać coraz to więcej fajnych maszyn dla was. Także na dziś to wszystko, dziękujemy, cześć. Cześć.